Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z informacjami od SCS Software, a dzisiaj mamy informacje na temat wydarzenia, które rozpocznie się jutro wraz z wydaniem dodatku Colorado. No jest to w sumie drugie tego typu podobne wydarzenie, które wcześniej pojawiło się wraz z wydaniem dodatku Idaho. Pewnie kojarzycie, że wtedy rozpoczęło się wydarzenie hashtag Cruising Idaho. Natomiast jutro rozpocznie się drugie podobne wydarzenie, które tym razem będzie nazywać się hashtag Cruising Colorado. Czyli event, który ma na celu zachęcić do zwiedzania tego dodatku. Przy okazji oczywiście zachęcić też do kupna. A jeśli chodzi o samo wydarzenie, tak jak wspomniałem, ono rozpocznie się dopiero jutro, w momencie kiedy dodatek Colorado zostanie już udostępniony publicznie do zakupu. No jest to oczywiście wydarzenie na platformie World of Tracks, z tym, że jeszcze nic tam na razie nie ma na tej platformie, jak sprawdzałem, ale wszystko pojawi się dopiero, właśnie jutro. I tak, jeśli chodzi o tą całą informację, może pominę w sumie ten cały początek, bo ten post jest trochę taki o wszystkim i o niczym. Tutaj już, jak widać, wyszczególnili cel społeczności. Tutaj też jest mowa o tych wszystkich zasadach, no i w sumie mowa też o całym Colorado. Ja to po prostu pominę, bo jeszcze dodatkowo tłumacz to tak dziwnie przetłumaczył, że przejdę do takich najważniejszych rzeczy, ale zanim przejdziemy do zasad, jeszcze tutaj dodali mapę Colorado, oczywiście w tej formie, która zazwyczaj pojawiała się przy premierze danego stanu, więc tak prezentuje się ta oficjalna mapa tego stanu. W Colorado będziemy mieli do czynienia z 13 miastami. Przy okazji widziałem, że chyba pojawiły się jeszcze osiągnięcia, jak coś są dostępne na Steamie, albo pewnie pokażę jutro w jutrzejszym odcinku w związku z premierą dodatku Colorado. Tak ta mapa tutaj się prezentuje, a przechodząc do zasad. Co trzeba zrobić oczywiście w tym wydarzeniu? Otóż tak, korzystając oczywiście z ładunków z Wotra, czyli tych ładunków, które są albo dla własnej naczepy, albo tych standardowych, gdzie dostajemy naczepę, oczywiście, żeby dostać takie ładunki, trzeba połączyć swój profil z kontem World of Tracks, oczywiście w American Track Simulator. Przede wszystkim jest tutaj cel społeczności, o którym już tutaj wcześniej wspomniano. No i tym głównym celem społeczności jest po prostu dostarczeniu tyle ładunków, żeby łączna ich liczba przejechanych mil wyniosła 60 milionów mil. I to jest główny cel społeczności. Ale oczywiście ten cel nie nabija się do wszystkich miast, tylko ważne jest, żeby te ładunki były dostarczone do lub z jakiegoś miasta w stanie Colorado. I podobnie jest z celem osobistym. Otóż cel osobisty polega na tym, że do lub z każdego miasta trzeba przewieźć ładunek, ale oczywiście mowa tu o miastach ze stanu Colorado. Każde miasto trzeba tak jakby zaliczyć. Niestety jakiegoś licznika pewnie nie będzie, szkoda, ostatnio też nie było. Natomiast jeśli będziecie chcieli zobaczyć, czy już dane miasto zaliczyliście, dziwnie to brzmi, to wystarczy wejść na World of Tracks, tutaj w zakładkę Logbook na stronie My Page, czyli moja strona. No i po prawej stronie, gdzie mamy tutaj wszystkie te ładunki z American Track Simulator, będziemy mieli informacje o tym, do jakiego miasta oczywiście jakiś ładunek był dostarczony, i z jakiego miasta on był wzięty. No i oczywiście przypominam, że trzeba to zrobić dla każdego z tych 13 miast w stanie Colorado, ale co też jest bardzo ważne, liczą się tylko ładunki, które mają przejechane co najmniej 100 mil. Także jeśli wasze zlecenie jest krótkie, ma mniej niż te 100 mil, ono się nie zaliczy ani do celu osobistego, ani do celu społecznościowego. Także to jest ważne, żeby te zlecenia miały co najmniej 100 mil. Trzeba się pilnować, żeby było te przynajmniej 100 mil, żeby potem nie było problemu, że na przykład w jakimś mieście się było, ale coś nie zaliczyło czy coś. Trzeba tutaj jakoś to obserwować. Trochę głupio, że SCS Software nic w tym kierunku nie zrobiło, żeby w jakiś sposób wypisywało te miasta, w których było, nie? Mogliby coś takiego zrobić na World of Tracks? Bo przecież pewnie zauważyli, że to był pewnie jeden z problemów, i pewnie zauważyli, że pojawiały się pytania wielu graczy, kiedy było wydarzenie Cruising Idaho, ale nic, trzeba sobie jakoś z tym radzić, chyba, że coś zrobią. Nie wiem, na razie tutaj napisali o tym, żeby sprawdzać to w logbooku, ale jak coś, to dowiemy się więcej, oczywiście w momencie wystartowania tego wydarzenia. Jeśli chodzi o nagrody, za cel osobisty dostaniemy taki przedmiot na Steamie, malowanie do wszystkich ciężarówek, tak ono się prezentuje. Ja go na pewno nie będę używać, bo po prostu nie używam takich malowań i tyle. Natomiast jeśli chodzi o cel społeczności, aby zdobyć taką oto nagrodę, cel społeczności musi zostać ukończony, czyli te 60 milionów mil musi zostać tam wypełnione w tym liczniku. I trzeba oczywiście wypełnić swój cel osobisty, żeby dostać taką oto zawieszkę. Trzeba przyznać, że bardzo ładna zawieszka, także myślę, że warto ją zdobyć, bo bardzo ładnie się prezentuje. Jeśli chodzi o to wydarzenie, to by było na tyle. Przypominam, że ono rozpoczyna się jutro, wymagany jest dodatek Colorado.
Natomiast przypomnę, że w poprzednią niedzielę rozpoczęło się inne wydarzenie, też tylko dla American Truck Simulator, ale jest ono dla wszystkich i jest bardzo proste. Plus trwa bardzo, bardzo długo. Natomiast jeśli chodzi o jeszcze to wydarzenie, tutaj nie wspomnieli, do kiedy będzie trwać to wydarzenie, wspomnieli tylko o tym, że będzie ono trwało jeszcze po świętach Bożego Narodzenia, także będzie jeszcze trochę trwać, ale dokładnej daty tutaj nie mamy. Chyba ze względu na to, że nie wiadomo, ile będzie trwało to dobijanie tego celu społeczności, a im się pewnie nie śpieszy z tym, żeby no, jakoś szybko zakończyć ten event, także te dwa wydarzenia będą jeszcze trochę trwać. No a jeśli chodzi o te dzisiejsze informacje, no to by było na tyle. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do oceniania tego filmu, skomentowania go, do udostępnienia. Zapraszam na Twittera i Discorda, dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć!